Zdrowa Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona Boże Boga Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, odświęca nam thank you.
naszego Pana Jezusa Chrystusa i we wierności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi i z Duchami Bożym. Wszystko jest łaską, mówi nam Święta Teresa Odziciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, obecna wśród nas w znaku swoich czcigodnych religii. Łaską jest dar tej Eucharystii, której dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za to, że przez ostatnie 400 lat karmelici Bosi żyją na polskiej ziemi i z mocą proroka Eliasza głoszą chwałę Pana Boga na zewnątrz. Łaską są słowa, które z tej okazji skierowali do nas sługa Boży Jan Paweł II i jego świątobliwość papież Benedykt XVI oraz generał zakonu braci Bożych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, ojciec Alojzy Harontek i Gamboa. Słuchajmy się teraz to, co ci czcigodni pasterze chcą nam powiedzieć. Teksty odczytam. Były prowincjał krakowskiej prowincji Karmelitów Bożych, ojciec Szczepan Praśkiewicz, inspirator peregrynacji religii. Tekst przesłania sługi Bożego Jana Pawła II Wielkiego. Powstańmy. Wyrażam moją radość z faktu, że w kontekście świętowania jubileuszu 400-lecia swego przybycia do Polski karmelici Bożsi zaprosili do naszej ojczyzny urnę z relikwiami świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie odwiedzi ona klasztory karmelitańskie, sanktuaria i ośrodki kultu, łącznie z Jasną Górą i Częstochową. Wszystkim środowiskom, które przyjmą urnę z czcigodnymi relikwiami, a także wiernym, którzy będą się modlić przed nimi, udzielam z serca apostolskiego błogosławieństwa. Jan Paweł II, papież. Watykan, 11 lutego 2005 roku. Błogosławieństwo apostolskie Ojca Świętego Benedykta XVI. Jego świątobliwość, Ojciec Święty Benedykt XVI udziela całym sercem swojego błogosławieństwa apostolskiego braciom i siostrom Karmelu Terezjańskiego i wszystkim żyjącym duchowością karmelitańską w Polsce z okazji jubileuszu 400-lecia przybycia zakonu karmelitów bosych do Polski. Z Watykanu 20 maja 2005 roku podpisał oskarżyzator arcybiskup Eleozynariusz jego świątobliwości.